Witajcie na moim blogu. 8. Festiwal Mydła i Kosmetyki Dzikiej w Borowicach dobiegł końca. 3 dni wspaniałych wykładów, wspaniałych spotkań, rozmów, spotkań przy ognisku, przy różnych dodatkowych konkursów. No czas wypełniony po brzeg, ale tak wspaniale wypełniony. Do tego ta pogoda dzisiaj. Właściwie nie tylko dzisiaj, bo przez 3 dni towarzyszy nam przepiękna, słoneczna pogoda. Jesteśmy tu wysoko w górach, ale jest cudownie. Ja jestem tu kolejny raz i zawsze wracam tutaj z dużą przyjemnością. Poznaję mnóstwo nowych, też zakręconych na punkcie naturalnych kosmetyków ludzi. Zapraszam do obejrzenia migawki. Pozdrawiam. To nie zależało od wielu czynników. Jak masz dużo kasy i zamierzasz dużo tych hydrolatów robić i stać cię na to. Jeszcze są dwie szkoły. One się właśnie bardziej psują. Tak, one się bardziej psują. Są te olejnowe lole? Tak, bo kwasy nienasycone. Olejem najpierw zebrania tłuszczu, próbu rozpuszczalnego, potem zebrania najtrudniejsza część, najbardziej wymagająca, to jest strefa zarostu, nie? Część mężczyzn jednak wybiera drogę golenia się, tak? Ja muszę go pomieszać. No, ale zobaczcie, że po prostu tutaj najpóźniej go. No. Tutaj widzicie, jeszcze nie, ona ale to jeszcze chwilkę i zaraz do głowy.